W przypadku tej niezwykłej kobiety mieszkającej nadal w Katowicach ta promocja teatru, chociaż to słowo właściwie wolałabym gdzieś zostawić z boku, ale w każdym razie mówienie o teatrze, mówienie w ogóle o twórczości kostiumografa, scenografa, no jakoś tak wychodzi naturalnie. Cała ta historia związana z tym miejscem i z panią Barbarą Ptak ma wiele takich dopływów jak rzeka, przy których można właśnie o tej promocji, o tym naświetlaniu różnych spraw artystycznych powiedzieć. I o taką jakąś naturalność mi chodziło, mam nadzieję, że to tak będzie przebiegało. Najpierw chciałam wam troszkę właśnie opowiedzieć o samej Barbarze Ptak, o tym miejscu, o tym wszystkim, co tutaj się działo. Tu jest taki album scenograficzny, ona właśnie taka jest, jak na tym zdjęciu. To jest, uważam, doskonałe jej ujęcie. Miała wspaniałego męża, Stanisława Ptaka, który był śpiewakiem głównie operetkowym. Pracował i w Chorzowskim Teatrze, i w Wilickim. Tutaj w tym mieszkaniu, które w tej chwili jest taką izbą muzealną, odbywały się przyjęcia dla cyganerii Bohemy Katowickiej. Tutaj przyjeżdżali najróżniejsi artyści z różnych stron, którzy chcieli ją bądź jego zatrudnić do spektakli teatralnych czy do filmu. Wracając jeszcze do tych spraw promowania różnych rzeczy, chociaż Państwo czują chyba, że trochę się odżegnuje od tego słowa, ale namawiamy ludzi do tego, żeby kochali sztukę, film, teatr. To jest naszym celem, mamy jakąś pasję w sobie, chcemy to robić. W radiu potrzebujemy mówców, potrzebujemy ludzi, którzy będą potrafili wyrazić to, co czują, będą potrafili opisać to, co widzą, to, co przeżyli, to, co im leży na sercu. Teraz radiowiec będzie potrzebował, żeby wypromować coś, żeby zwrócić uwagę ludzi na coś, będzie potrzebował tych mówców, bo ja nie mogę za bardzo operować ciszą, mogę zrobić jakąś pauzę, no ale ta pauza musi być między czymś a czymś, więc jeśli macie coś wyjątkowego, jeśli macie jakieś wydarzenie teatralne, jakiś spektakl, jakąś premierę, jakiś pokaz, to zawsze musicie o tym myśleć, że musi tam się pojawić jakaś osoba, która będzie potrafiła o tym opowiedzieć. To jest klucz do tej całej sprawy. Ja się tutaj jest. Ja się tutaj jeszcze zrzucę i będzie.